Tobą face to face, Andrzej Fonfara, Marcin Najman, main event Gali Cloud MMA 1, 5 sierpnia na warszawskim Torwarze. Panowie, niech przemówi wasz wzrok, niech przemówią emocje. Jedziemy. Z czego się śmiejesz? Z groźnego Marcina. Groźny będę za tydzień. Tak? Saletowy szyby. Tak? Będzie mniejszy huk, jak będziesz, no, jak będziesz padał. Tak. Tam był większy, tam jak pierdolnęło, to aż deski zagrzmiały. Dobra, kochany. Przemowa Marcina już była. Czy chciałbyś też coś powiedzieć Marcinowi, póki stoicie oczy? Co mogę mówić mu? Co sądzisz? Pęknie za te wszystkie słowa, które powiedziałeś. Będziesz leżał. Przekonamy się już w sobotę. Dobra. No, halo, halo, z kim rozmawiamy? Siemano, Jason z Pituli z tej strony. Cześć, do kogo masz pytanie? Ja się bardzo cieszę, że się dodzwoniłem do tego programu. Pierwsze pytanie mam do Andrzeja. Andrzeja, który przez wiele lat był dla mnie idolem sportowym. Wzorowałem się na jego walkach. Szczególnie pamiętam taki reportaż przed walką z Nathanem Cleverem, o którym no gdzieś tam dużo, często się jakby nim motywowałem, ale kiedy patrzę na to, co on teraz robi, to zastanawiam się, czy on ma świadomość, że stracił szacunek u takich kibiców jak ja i czy ma świadomość tego, że miał ruchać Najmana, a na razie to Najman rucha go psychicznie, mentalnie w tym face to face. Nie wiem, dlaczego mnie rucha, że tak powiem, mentalnie i psychicznie. Chyba ogląda zły program. Nie, Andrzej, absolutnie nie. Oglądam program właściwy. Powiem ci więcej. No. Marcin Najman, co by o nim nie mówić? On sportowo może być dobry, może być słaby, natomiast uważam, że jest to jedna z najbardziej w porządku osób w tym całym biznesie. I zastanawiam się, co ty kurwa miałeś w łbie, jak się wtedy do niego zjebałeś? Ja też mówię ci szczerze, że tak się zastanawiam. Ja mu nic nie zrobiłem. Wiesz, jaki ja miałem kontakt z Andrzejem Fonfarą przed tym jego telefonem. Ale właśnie, jakim telewizor? Telewizor? Tak, jak żeśmy z twojego domu z Gołotą Andrzejem wynosili... Z mojego domu? Z domu Andrzeja Gołoty. Z domu Andrzeja Gołoty, który wynajmowałeś, albo twój brat. No mój brat, no. No i żeśmy, ja też tam i nie mieszkałem. No właśnie, i z tego basebandu to jest jedyna moja styczność z Fonfarą. Wyciągałem telewizor ten wielki, żeśmy go nie mogli wyciągnąć i tak musieli górale przyjść, bo żeśmy nie dali rady. I to była moja jedna styczność. Po czym gość kurwa dzwoni do kanału sportowego, teraz mówi, że mówi teraz, tłumaczy to, że się filmów naoglądał. Ja się zastanawiam, kurwa, jakich? No, żeby takie pierdolić głupoty. No. Ale bez tego by nie było naszej walki. No dobrze, ale walka i tak mogła się odbyć. Tak, natomiast kolega przez telefon powiedział... Nie musiało się. Ty takie farmazony nie, wcześniej gadałeś, że... Nie musiało że, się. Nie słuchaj, musiało zadzwoniłem się i poddenerwowałeś mnie tak naprawdę tym, co powiedziałeś o Tomku Adamku. No ale co ja takiego? Ubijesz, ale go, czy ja go obraziłem go? No ale obraziłem go. No i powiedziałem ci na koniec parę słów, ja go obraziłem? No i to wszystko. No. Nie obraziłem go. Tak samo jak ta twoja pacynka Wawrzyk. Ja go na tej konferencji nie obraziłem. No ale słuchaj, nie powiedziałem ci tego dosłownie, tak? W sensie, to była przenośnia, no. Dobrze, przenośnia. Mogę zadać kolejne pytanie? Na poziomie. Tak, na proszę, poziomie. Śmiało. Natomiast mam wrażenie, że na twoje pierwsze pytanie Marcin nie odpowiedział jeszcze. Marcin go nie załapał. Andrzej, więc powtórz jeszcze raz, bo ty zarzuciłeś Andrzejowi, że to on miał niszczyć psychicznie Marcina, to Marcin niszczy jego, tak? W tym programie. Tak, to jest podstawowe pytanie i jeszcze powróciwszy do tego jakby podstawowego, czyli jak się czuję z tym, że u takich osób jak ja, które wychowywały się na jego walkach, bo jestem 01 rocznik i wzorowałem się na nim. Na ten moment nie wiem, czy w ogóle chciałbym podejść i uścisnąć jego rękę po tym, jak się prezentuje w tym momencie. No ale nie? To jest już, kolego, twój problem, no nie mój. No jasne, że to jest mój problem, Andrzej, ale wiesz... No tak, wielu kibiców nie ma z tym problemu. Niektórzy mają, wiadomo, to jest moja decyzja i no nie wiem, zdrowałeś na moich walkach, no to widocznie byłem dobrym pięściarzem i twoim wzorem, no to dlaczego miałbyś się już nie wzorować? Bo co, bo walczy z Marcinem Najmanem? Nie, bo się tak zachowałeś w kanale sportowym, jemu nie chodzi o to. Nie dlatego, Marcinem Najmanem, tylko że jako ponad 30-letni facet, ty mówisz do drugiego człowieka, który nie zrobił tobie absolutnie nic, że ty go będziesz ruchał? No chłopie, no to jest normalne według ciebie? Ja mam takie samo zdanie jak ty. I dlatego... Andrzejowi. Powróciwszy do tych walorów sportowych. Andrzej, powiedz mi, jak to jest, że ty mając prawie 1,90 m, wpychałeś się ciągle w pół dystans z niższymi zawodnikami, to była jakby taka twoja domena. Powiedz mi, jak ty chcesz odnaleźć się w pół dystansie w MMA, wiedząc, że Marcin może cię sprowadzać? Będziesz go trzymał długi mikrofon? Gdzie będzie mnie sprowadzał? No, to zobaczysz. No, za tydzień, tak? W sobotę. On mówi bardzo mądrze. Słuchaj. No zobaczymy, no słuchaj. Ja też się jako zawodnik zmieniłem, także wiesz.
Andrzej, także Marcin nie będzie miał mnie tak prosto ściągnąć do parteru, czy sprowadzić, tak? I ominąć moje szybkie ręce. Andrzej, powiem ci tak, jeżeli chodzi o twoje szybkie ręce, to uważam, że twoje ręce nigdy nie były szybkie, bardziej słynąłeś z takiego twardego bloku i wpychania się gdzieś tam do przodu, niezłomności, dużo przyjmowałeś, co zresztą widać aktualnie po tobie, ale pominąwszy ten aspekt, chodzi mi tutaj najbardziej o to, że ja nie widzę jakby relatywnie żadnych możliwości, żebyś ty Marcina Neumanna pokonał, chyba że Marcin cię sprowadzi, jakimś cudem przetrwasz w tym parterze, Marcin się wystrzela i na drugą rundę nie będzie miał siły. To moim zdaniem jest twoja jedyna szansa. Powiedz mi, jak ty w ciągu miesiąca mogłeś nauczyć się chociażby defensywnych zapasów do MMA? Powiedz mi, czym się różni sprawl? No słuchaj, zobaczysz wszystko w sobotę. No. Dobrze, Andrzej, no. Jak się robi sprawla? Powiedz mi, co to jest sprawl? Sprawl, czyli no takie upadnięcie, wyrzucenie nóg do tyłu i wstanie, no. Nie będę tutaj pajacował i ci tego udowadniał, że umiem to zrobić, tak? Umiesz to zrobić, tak? Tak. No dobrze, no wiesz, no ja transformowałem się z boksu do MMA i ta transformacja trwa już trzeci rok. No i ja cały czas widzę, że jest bardzo wiele czynników, nad którymi trzeba pracować i mam jeszcze jedno pytanie do Marcina, jeżeli bym mógł. Proszę. Marcin, ja uważam, że od 2009 roku startując w MMA, powinieneś na tyle nauczyć się płaszczyzny MMA, a szczególnie parterowej, że taki fanfara, to w zasadzie powinieneś go wciągnąć w gardę, poddać balachom, trójkątem, czym tam byś chciał. Powiedz mi, dlaczego przez 14 lat nie przyłożyłeś się do tych treningów tak, jak w ostatnich latach? Wiesz, to trudne pytanie. Natomiast od kiedy zacząłem trenować z Damianem Herczykiem, ta walka z tym Trypałą, wiesz, kojarzysz, to ta walka była dla mnie tak jakaś nie do zaakceptowania, nie sama walka, tylko to, w jaki sposób on mnie łatwo obalił, no jak dziecko mnie obalił, że stwierdziłem, że jeżeli mam to nawet dalej robić, nawet w formie sportowo-rozrywkowej, tak jak teraz to robimy, bo free fighty to są takie walki sportowo-rozrywkowe, ale jeżeli mam to robić, to muszę naprawdę się do tego przyłożyć. Trenowałem z Damianem Herczykiem, który bardzo dużo mnie tego nauczył. Myślę, że w kilku walkach pokazałem parę rzeczy, parę sprowadzeń, parę kontroli. Już jak ostatnio mi uciekł, bo ta walka trwałaby 20 sekund, taki jak był plan. Uciekł mi, bo zamiast dociążyć, to ja od razu zacząłem uderzać. Troszkę byłem taki za szybko to chciałem zrobić. Natomiast ja myślę, że na dzisiaj ja naprawdę całkiem dobrze kumam parter. I ja też uważam, że Andrzej ma jedną przewagę, jeśli chodzi o pięści. A ja mam przewagę, jeśli chodzi o kopnięcia i o parter. Jest 2-1 dla mnie. 50-50 stawiam. Mogę mieć gorszą kondycję. Nie, przestań. Mogę mieć słabszą kondycję. Dlatego słusznie powiedziałeś, że jego na przykład szansą byłoby przetrwanie defensywnie, tak jak ja przetrwałem z Miśkiem z Nadarzyna, czy ostatnio z Pawłem całą rundę z pleców. Ale mi się nie wydaje, żeby on po 3 tygodniach treningu był w stanie przetrwać z pleców Ale skąd rundę. Ty wiesz, że ja trenowałem 3 tygodnie? No przecież ty piłeś wcześniej. No przecież jak ty wyglądasz, no. Dobrze. Andrew, trochę spuchnięty jesteś, to jest fajne. Dobrze, bardzo dziękujemy za telefon. Wczoraj.